Dobra, tu już ich tutaj nie ma. Po drodze trochę HP mi się utraciło, ale to tam... Trochę, pół HP nie ma już, kurwa. Trochę HP mu się utraciło, patrzcie państwo. No. Tylko trochę HP mu się utraciło. Moja postać jest głodna. A moja postać ma chęć korzystania ze sznura i drzewa. Ci powiem, że one są szybkie, jak tak latają. No, miałbym prośbę, nie? Hmm? Mógłbyś podlecieć tutaj szybko, bo mam otoczenie. Postaram się, ale mam tu jeszcze dwa zombiaki w sumie. I to takie niezwykłe otoczenie. Zombiaki? Nie tylko. Bo to kurwa, ja tam się pcham? Czy one chodzą? Znaczy ja się od wilka od... Znaczy ja się od wilka odsunę, nie? Ale... Ja nie mam żadnej amunicji. Nic, zero, nul. Dlatego się odsuwam od niego, tylko żebyś mi z zombiakami tu pomógł. Teraz, na razie to ja... Pannicę walę, opuszczony łup. Tylko, że kurwa nic nie wydropiło. Jeszcze tu mam jednego. Staram się iść w twoją stronę. Dobra, ubiłeś dwa najgorsze, już mogę iść. A bo ty tu byłeś. Mhm. Chicken. Bary, bo tam jest ich sporo jeszcze. Poczekam na ciebie. Bo tam mamy, bo tam był wilk, nie? To gdzie? Nie chciałem go dotykać. Tam. A nawet widzę go. Tu jest. Teraz uważaj, bo ich jest tutaj naprawdę, czy może nie sporo, ale są mocne. Patrzę tylko, nie? Patrz, nic do mnie nie biegnie z tyłu na przykład. Leży ten, czy idzie ten leżący. Gdzie ty jesteś, draniu? Tu jest drań. Ej, dzięki, że expo sobie nadrobił, nie? Jeszcze jeden został, a już sobie możesz iść na górę tam. Znaczy muszę iść po lód teraz. No tu już masz czysto. To czekaj, po to drewno iść, tak? Najpierw i sobie bedrola zrób. Okej. Okay. Ale po drewno iść, tak? Ty już chyba nigdzie nie idź lepiej. Ty, jednak picia to mam od cholery jeszcze. Nie zauważyłem, że miałem. Jedzenia nie mam w ogóle. Ale ja nie rozumiem, o co chodzi. Tak, iść po drewno, normalna rzecz. Ty, no, ja teraz sobie zbieram drewno. No, teraz okolica wygląda na dosyć czystą. No nie biegnie do mnie już jakiś pajac. 10 punktów dla Gryffindoru. Powiedziałeś to akurat jak mi się pokazało tego, że Minograf Hogwarts Legacy. Nie powiem, na pewno byłby problem, jeżeli one by teraz do mnie w kupie podleciały i pewnie bym zginął. Ale pojedynczo nieszkodliwe są. Niby jestem w pobliżu, ale strzelbą chyba nie miałbym ich potraktować. No lepiej tych strzelbami nie traktuj. One jak się nie zbliżysz zbytnio, to naprawdę cię olewają. Chyba tylko jak drzewo w sumie spada, to wtedy cię słyszą. Tak, jak drzewo spada, to słyszą cię. Uważaj plecy. O, dzięki. Nawet podwójne. Jeszcze jeden biegnie. Mam przejebane. Uff.
Właśnie o tym mówiłem, że jak do mnie podlecą wszystkie, to już jest problem. Odsuń się. To, gdzie? Skąd? Wilp tam. Gdzie? Prawo. Tam obok tego grubego idzie. A faktycznie jest. No. Muszę amunicję zgarnąć, bo bez amunicji jest lipa. Ja mam 2 godziny oszołomienia. Da się jakoś to usunąć? Jeżeli się nie mylę, to leki. To się rozrobił z lekami? Aktor, co się rozrobił z lekami? Oddał je na słuszny cel. Na słuszny cel. Niech widzowie ocenią, czy to był taki słuszny cel. Podczas oglądania serii Zomboida. Wory potem jest duży, gruby. No właśnie, dlatego mam wątpliwości, czy te drzewo ścinać, czy nie. Dobra, ścinaj, ja podlecę w rajeczego. Blisko. Zobaczymy, jak on zareaguje. O, ale u sprawy wrócił się. Znowu idzie. Aha. Ile ty ścinasz to drzewo, człowieku? O, no. Głuchy pajac. Bo ja nie mam tych perków pod ścinanie, ale chyba mogę zrobić. Ty, ale ja też nie mam perków pod ścinanie. A co masz? Sorry, a czasem liczę po prostu. Mam ten sztygar, co ma wygar. A to chyba zwiększa obrażenia z tych. No nie wiem, nawet. 10% na pierwszym. 20 na drugim. Na trzecim 30. 40, 50 na ostatnim. Dobra, 20 kratek w jedną stronę. I tu by się zaczynał mur. I 20 w drugą stronę. Nie ulepszę nic z tego, tylko... Ja tylko tutaj mierzę. Dobra, to ulepszę ten róg tutaj. O. I te rogi tutaj. I teraz 20 w drugą stronę robi mi pięknie. Tutaj napraw, gdzie jest to postawione przeze mnie. Ta ściana? Mhm. Kurwa, pomyliłeś mnie, aktor. Ja pierdolę. Pomyliłeś się w liczeniu. Tamto u góry też ulepszać. Ty to robisz specjalnie? Nie. Już słyszę. Ty tam po prostu. Kurwa, przejedna. Czy to nie będzie za mało? Tam chcesz mur porobić, tak? No, od tamtego punktu do tego punktu. I tutaj jeszcze 20. Ile to 2 plus 2? To by Wiko powiedział dopiero na czacie. Naprawdę chcesz, kurwa, oberwać i zaraz będziesz sam to planował. Ja ci to obiecuję. Nie, no dobra, śmiesznie. Starczy tyle? Te odległości? Wystarczy. I robimy to w takim kwadracie, czy kwadracie sześcianie? Uważaj, bo grube blisko. Strzelasz do niego? Biegnie.
Leżb się. Ty chcesz w pierdol dostać? Nie, ja zmieniłem z łuku na pistolet i mi strzeliło. I akurat kurwa we mnie. A trafiłem? Tak. Jak trzeba trafić, to ten pistolet nie trafia. A jak trzeba, ale jak masz szczęście, bo wyleciały mi z niego painkillersy. Musiałem na trofeum 37 amunicji do mojej broni. Boże, w końcu. Było urwę no zabić. No to nie ma za co. Pomogłem? Pomogłeś, strzeliłeś do mnie jedynie co. Kurwa, kolega. To już nic do pomocy. Tak to wygląda. Teraz aktorku złaź i ulepszaj, cwaniaczku. Dobra. Idę ci pomóc. No czas najwyższy, kurwa, dziękuję łaskawco. Proszę bardzo, stówka się należy. Pamiętaj, że ja też mam teraz amunicję. Dobra, w sumie nie wiem ile mi zadałeś, ale... Ej, ile ci zadałem? No niedużo. No to ty mi zadałeś w sumie. Niby niedużo, niby. Dostałeś w klatę tylko. Zresztą mogę spróbować w głowę. Ja sobie wyobrażam taki multiplayer PvP, nie? Gdzie normalnie idziesz z takim. I kurwa tylko mu celujesz w głowę i kurwa. A spróbuj kurwa uciec. Czy jakiegoś snajpera? Zgarniesz? To już w ogóle jest dramat. Albo w taki, albo jeszcze po rogach, tutaj w takiej bazie coś, to taką fortecę, nie? No, wieżyczki. No, na rogach i... No i taki jest tam, plan. Postawić sobie tam, znaczy chodziło mi jakby na było większy multiplayer, nie? Postawić tam sobie czterech sniperów niż w jakimś obozie pewnym. To aktor nie jest śmieszne. Czy tak? Dobra, to... To nie jest śmieszne. Ale ja powiem, ja wiem, nie mówię. Ale to nie jest śmieszne. Skończ temat. Dobra, i prowadzisz takiego do bazy. Swojej bazy. I dajesz takiego do roboty i masz. Aktor cały czas kurwa brniesz ten temat. A to nie jest zabawne. Dobra, to może nie było tematu. Nie było tematu, dokładnie. Gdzie trzeba zrobić podwójny mur pewnie. Żeby nie uciekać, nie dostali się do środka. Tak to, żeby nie uciekli przypadkiem. Przejęzyczyłem się tylko. Rozumiem. A ja proponuję cięcie w tamtym momencie. Gdy była rozmowa o bazie. Nic nie będę ciął. Do dużo roboty. Ty tam ulepszaj, a nie. Okej, okay, poszedłem po drewno. Się rozgadał, patrzcie go, no. I tak, żeby było jasne, nie? Tam później nawias, żart, zamknąć nawias. Ja ci jeszcze raz mówię, że to nie było śmieszne. A ja ci mówię, że no to nie był udany. Nie był. I mówię, przepraszam. To jest mega dużo zejść. A nie, może jednak nie. Żebym nie spierdolił tego. Ale słuchaj, wielka baza, wielu... Aktor!
Nie. Aktor. Chodziło mi o teammate'u. Ja ci wiem, o co chodziło. Chodzi mi. Ja cię już trochę znam. Tylko pytanie, w którym rogu tutaj stawiamy farmę? No bo to farma jeszcze, ta. No. No nie, ale zmieści się. Dwa domki, farma gdzieś w rogu. Damy radę. A kto z nas dwóch się... Przepraszam, kto się nią zajmie? No pewnie ty, bo ty zazwyczaj farmy robisz. Okej. Okay. Ja jestem górnik, ty jesteś farmer. No właśnie, chwilę, jaki mój... Moja postać ma pewien kolor. Jeszcze zaganiam co, do pracy na farmie. Co to ma wspólnego? Powiedz ty mi. Bo ja nie widzę w ogóle w związku z tym. Też nie widzę, tak. To po co pytasz? Po co? Tak sobie przypomniałem o wyglądzie mojej postaci. Dobrze. Twoja postać jest w porządku. Wiem, przepiękna jest. Ulepszasz? Ulepszam, drewno zbieram naprzemiennie. Ty stwierdziłeś, że my już na Blood Moon będziemy gotowi? Oczywiście. Ty problemy z drewnem masz nawet w tej chwili. Jeżeli chodzi o problemy z 7 Days, to tak, to tylko z drewnem mam aktualnie problem. Jeżeli nie chodzi o 7 Days tutaj, masz jeszcze jakieś problemy? Cisza. Ścinam drewno. Ogólnie bedrole tutaj działają w ten sposób, że blokują spawnowanie zombiaków w okolicy. Ja zaraz to polepszam, tylko na chwilę muszę iść, no. Aha. I się AFK, rozumiem? Mhm, na chwilę, nie? Mhm. To wejdę do bazy i zaraz wracam. Drewna trochę będzie do ulepszania. To tyle dobrze. Dobra. Chyba już zaraz. Czwarta godzina, zaraz zminie, wszystko pięknie, ładnie. Już nawet się człowiek czuje bezpiecznie. Tylko to my się musimy pozbywać. Drink something. Jezu, jestem głodny. Trzeba coś trzamać. Chciałem zrobić ognisko. Wytwórz. Na razie to w ten sposób zrobimy. To ulepszymy. Żeby przypadkiem nie rozwalić nic. Drewno. Wystarczy 69. Jaka piękna liczba. Trochę marnowanie tego mięska, no ale cóż. Innej opcji nie widzę. Innej opcji nie widzę. Ja na następny odcinek postaram się zrobić to w ten sposób, żeby Seven Days to Die jakimś cudem zaczął w końcu utrzymywać 60 klatek tutaj. Ale to już zobaczymy. O, przepraszam. Już jestem.
Okej. No właśnie, miał być podcast, a nie ma podcastu. No bo ty nie jesteś przygotowany jak zwykle. No to co, no to rozmowa o najnowszym są co, The Forest. Jak się nagrywa odcinki? Czy ty próbujesz mnie wyprowadzić z równowagi dzisiaj? Tak? Nie. To ci cały czas chodzi, rozumiem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Ja też nie rozumiem, o co ci chodzi, dlatego się pytam. Okej, to może inne pytanie. No, jakie? Jaki jest twój ulubiony kolor? O Boże. Jaki jest mój ulubiony kolor? Fioletowy. Okej. Można było się domyślić. No, co ty kurwa nie powiesz? No patrz, ognisko tutaj wprowadziliśmy, od razu przytulniej się zrobiło. Mam takie pytanie, nie? Gdzie będzie wejście, żeby wiedzieć, że mogę sobie wziąć ramę i postawić? Wziąć. Teraz ci pokażę. Bo odstawiam no, przedmioty. Znaczy chwilowo zrobiłem coś takiego i... Uno momento. To mogę odłożyć. Nie mam tu, co prawda, masy tego drewna, ale... Brama będzie tutaj. Dobra, to weź tak. Dobra. To nie będę tam nic ulepszał. Nie pamiętam, jaka ta brama była, w sensie, na ile. Chodzi ci o taką metalową, czy... To ona była 3x2. Trzy szerokości, tak? No, dwa wysokości. Nie ulepszaj tego tutaj na ziemi. Pierwszego. Ja chwilowo idę cały czas w lewo. Bo widzisz, tutaj jest straszny spadek, nie trzeba to jakoś uzupełnić. I wyrównać. Ale innej opcji na razie nie ma. Znaczy w sumie, no, można w ten sposób to zrobić. Dobra, no to ulepszaj wszystko. Nie krępuj się. Ja o to mówię, idę w lewo, nie? Nie, no tak, ale ogólnie nie krępuj się. Znaczy wiesz, strach zawsze jest. Jaki strach? No taki... Taki tylko strach. Aktor, nie pierdol, nic się nie dzieje. Ja sobie już bajkersa postawię, jadę do bazy. Ja tylko sobie zapamiętam, żeby tak przypadkiem do piwnicy żadnej nie schodzić. W nieznanym miejscu. Ty naprawdę chcesz sobie dzisiaj przejebać, co? Nie, ale tylko ja mówię, że ja sobie zapamiętam, żeby uważać na następny raz. Jadę, aktor. Nie zatrzymuj mnie. Okej, nie próbuję. Najgorsze jest to, że teraz nawet nie wiem, gdzie jest baza, bo zabrałem bedrola. Jak mi ci szybko biegają? Zależy. Od czego? Kurwa, niedźwiedzia widzę. Niedźwiedź szybko biega, jak myślisz? Zależy. Zależy, wiesz dobrze od czego, ale na odcinku wolisz tego nie słyszeć. Zombiek się... LOL, koło wilka przejechałem miolą. Może powiem tak, wygląda jak z pewnej gry taki. One nie są takie szybkie. Olał mnie znów. Pewnej takiej gry dialogowej o zombiakach. Dialogowa gra o zombiakach? Co? Niegdzie głównie jedyne co robiłeś to albo prowadziłeś dialogi, a tam interakcji z rzeczami to było. Naciśnij, wypowiedz dialog. Była taka gra?
Była. Mogę dostawić tego. Raczej tu się nie da tego postawić, chyba że. Nie pamiętam, czy to było The Walking Dead. Kiedyś taka była, jakaś taka dziwna. Jak znajdę później, to ci wyślę. No, była gra The Walking Dead, taka przygodówka. No, tylko nie było to jakieś takie nie wiadomo jakie, tylko to było takie... Znaczy, nie było to złe. Nie Mówisz mówię tak. o tej czarnoskórej dziewczynce, tak? Ona nie była akurat chyba taka. No jak nie? Nie. Nie, to ja kojarzę, że zazwyczaj chłop był taki, ale... Ona też była Nie. czarnoskóra. Ten koleś fakt faktem był czarnoskóry, ale ona też. Ogólnie to się fajna rozmowa z tego utworzyła, nie? Czarnoskóry? Temat gry, a... Znaczy, była zależność pomiędzy prędkością zombiaków. Doszło do... Ej, ale tutaj chyba nie ma czarnoskórych zombiaków. Znaczy, chodziło mi tak, że niektóre tamte zombiaki wyglądają jak te właśnie ten jeden z... The Walking Dead. The Walking Dead. No. Hard. 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 Hard też może być. Hard. O. Ty, no ja sobie na ludzie jadę, one po prostu jak sprintuję na tym rowerku, to przez chwilę mnie gonią i sobie odpuszczają. Atomiczne serce. Atomiczne serce. Nie wiem, czego ty się bałeś tutaj jeździć. Czy to jest bezproblemowe? Nie masz nam, żeby one cię dogoniły. Znaczy, dogonią cię, ale jak się zamachną... A dobra, jednak potrafią dogonić. Czekaj, przypomnij mi, o której się dzień zaczyna? O 10. O 10 się dzień zaczyna, tak? Mhm. Utknął, kiedy poszedłem coś ścinać drzewa obok zombiaków. Ej, no ale nie możesz sobie nie dać rady, no proszę cię, aktor. Jezu, myślałem, że nasza chata się zawaliła cała. A to tylko tekstury się nie wczytały. A to tylko aktora zostawiłeś na chwilę w bazie. Nie, aktor daje. Ta sytuacja. Aktor został sam zostawiony. No. Aktor sam w bazie. Aktor sam w bazie. Film. Ciężkie byłoby najlepsze to uczucie. Aha. Nie dostaję ścinać drzewa, nic nie widzę. Ścinam drzewa, a to nagle niedźwiadek. A to chyba ten, co mnie wyminął wtedy. Taki misio. Nie wiadomo skąd się wziął, czemu to jest, ale misio. Dobra, słuchaj, zabieram całe jedzenie i leki. Cały towar. Coś się dobija do drzwi. To nie wiem, czy ja chcę do niego schodzić. Coś się dobija do drzwi, powiedział to jeszcze kiedy. To nie prokurator. Już nie ma osoby, o której mógłby się to kłócić. No ile tych zombiaków tu musi być? Ja pierdzielę. Właśnie, ja wiem, ale mam żółtego żółwia nadal. Że co? Nie. Ja to skasowałem od razu wtedy. A, no to poszło to z dymem. Bardzo dobrze. Nie jestem chamski. Możemy się nie lubić, ale swoje zasady mam. Wiem, ale... Tak tylko... Żółty żółt poszedł z ogniem. Jak osoby oglądające to na tabie z zomboidem na drugim zrozumieją, o co chodzi, ale... Zgarnąłem jeszcze królika. No panie, tą żarełka wcale tak mało nie mamy.
Morderca zwierząt, normalnie. Nie morderca zwierząt, tylko... Tylko po prostu mięsożerca. Się tak nazywa chyba. Normalny człowiek. To rozumiem, że jak nie jesz mięsa, to jesteś nienormalny? Nie ograniczasz. Stąpasz po cienkim lodzie, aktor. Stąpasz po cienkim lodzie. I to nie mówię teraz o sobie nawet. Nie wiem, przyjdą tu za parę, nie wiem, miesięcy, lat. Może nie aż tak. Wtedy może będę się z tego tłumaczył. A wtedy powiem, młody byłem, nie pamiętam. Dobra, jest smuteczek. Rama mi się tak zbugowała, że przez chwilę miałem, że jest ulepszona na 133%. Jaki masz ping? Mały. Nie, nie, w sensie, bo tak skakałem i ulepszałem, nie? Mhm. Tak jak się to tak dziwnie zbugowało przez chwilę. I to nie przez lagi, tylko po prostu tak. No to też zabieram. Ło, trochę rzeczy wziąłem. Nie ma tragedii. Wiesz, gdzie możemy spędzić siódmy dzień? W sensie dziesiąty dzień? Nie, dziewiąty dzień. Dzisiaj jest Blood Moon. Możemy go spędzić w bibliotece tamtej. Na dachu, oczywiście. Na dachu, oczywiście, na gdzie indziej. I patrzeć, jak to wszystko tam się próbuje dobić. Zaczynając od piwnicy, która jest nawalona blokami po 10 000 HP. No, ale wiesz, to różnie może być. Jadę zostawą. Kurier. Kurier. A, to nie, bo jeszcze opłatę weźmie. No, a coś ty myślisz, że za darmo robię? Nie wiem, zombiaki egzystują, ale opłata nadal musi być. Zombiaki się odbugowały chyba. W sensie yep. Co? W sensie zaczęły w końcu mnie gonić normalnie. Nie ma! Nie ma! Aha, prawie. Biegnij, biegnij, maraton, robisz maraton, robisz maraton, dawaj. Dajesz, dajesz, dajesz. Biegniesz. Jeszcze trochę. No właśnie, bo miałem się zapytać, nie? Kiedy drugi sezon Project Zomboid? Po raz kolejny to samo pytanie. Aktor, czy ty musisz? Tak, wiem, że to będzie akurat jak oni to dooglądać sobie na Altabie. Jak będzie, to będzie. Wiem, ale uprzedzam to pytanie już. Jak na razie tylko w większości to ty zadajesz to pytanie. Dobra, ale jest o czym gadać. No, nie dla mnie. Dobra, to zadam inne pytanie. Co sądzisz o Chase'ie i Jokerze? Nie znam człowieka. Nie wiem, sam nie oglądałem, ale Magico. Co Magico ma wspólnego z tym? Nie wiem, ostatni odcinek, który nagrał. To z Magiki? Mhm. To co graliśmy? Nie pamiętam, czy jedynkę, czy dwójkę, ale chyba dwójkę. Kurwa, zablokowałem się w niewidzialny blok. No bez jaj. Kurwa, to jest strzała. Zablokowałem się w strzale, rozumiesz to? O strzale? Tak. Strzała, w sensie była wbita strzała w powietrze. Ja przypadkiem o 8 się nie kończy, no to... Nie. A słyszałeś dźwięk? Chodzi o to, że tego... Akurat dziewiątka się już zmieniła. No bo cię to rano informuje. Że jest dzisiaj
Sądny dzień. Ale ranek się chyba zaczyna od tej o 10. Tak jak ci mówiłem. A jest 8, a to już mnie informuje. Ale to nie informuje cię, że jest już dzień, w sensie godzina 8, ani to, że jest dzisiaj 9 dzień. Tylko po prostu... Kurwa, nie wziąłem buterek, naprawdę? Ej, nie wziąłem pustych buterek. O czym to ja mówiłem? Że to nie oznacza ta dziewiątka. A, chodziło mi o to, że to, że się zapowiada dziewiątka, nie znaczy, że to jest już ranek, tylko po prostu w ustawieniach jest zrobione, że od godziny 8 informuje gracza, że dzisiaj jest sądny dzień, czyli dzień pseudo 7. Ono tu. Zestaw moba budowniczego. Powiedział inny zestaw. Mogę tym ścinać drzewo. Siekierą? Tak. Strażacką to mogę? Tak, no po to ci udałem. Dobra. A młotkiem ulepszać mogę. Tak. I to chyba za pierwszym, drugim razem już idzie. Dobra, to idę ścinać. Do walki się tym tak samo opaca jak w Zomboidzie? No nie jest złota siekierka. Kurwa, ja pewnie zostawiłem tutaj, prawda? Tak, 56 butelek zostawiłem w rowerze, ja pierdolę. Chciałem napełnić sobie wodę. Walić. To w sumie też. To nie. To tak. Aktor, ja znów wkładam dużo leków. Naprawdę. Dużo leków. Ale jak mi to zniknie, jak cię kopnę w dupę, powiadomienie na Discordzie dostałem w tym samym momencie, kiedy dostałem groźbę. To nie groźba, to obietnica. To wtedy skończy się ostatni pocisk, zostanie poprawnie wykorzystany. Żebyś wiedział. Tak, Deviko, szykuj się. Deviko już ma, że tak powiem... Jak się nazywa odpuszczenie win? Amnestia, o. Tego słowa mi brakowało, amnestia. Bo ile plusów dostał? 2? Jakich plusów? No, plusów. Nie rozumiem. W sensie takich plusów. No chyba tak. To nie zmienia faktu, aktor. To nie zmienia aktu. Faktu, nie aktu. Aktu też nie zmienia. Teraz za drugim razem ulepsza. 28 poziom, świetnie. Jak spaconie miara z tego idzie. Jest wcale nie dziwię, że tak chętnie kurwa ulepszasz. Mnie prawie dogoniłeś się z levelem. A który masz? 28. No wow, prawie dogoniłem, a 24. No to prawie dogoniłeś. Ja cały czas mam taki. To nie tego nie wbiłeś? Znaczy wbiłem, ale ja cały czas mam taką różnicę. No i patrz, i w sumie pół na pół, jeżeli chodzi z nocką, i wcale tak ciężko nie było. No nie? O kurwa, to kurczak. A warsztat mamy, czy drugi trzeba robić? Drugi trzeba zrobić, zaraz po niego jeszcze pojadę. I tak po swoje skrzynki będziesz musiał lecieć.
Znaczy ja nie miałem tam wartościowych rzeczy, ale... A nie, miałem, dobra. Dokończę to ulepszanie i polecę. Dobra, to już dokończysz, bo ty drewno masz. No ty nie masz? Nie. Dobra, to ja już zaczynam jechać. A nie dostawiasz sobie złomu tego, co masz teraz tutaj? W sensie... A w sumie mógłbym, bo wtedy będzie... Więcej miejsca. Tylko pojadę zabrać drewno. Odblokowałem skrzynkę na jedzenie. Tego jedzonka naprawdę mamy sporo. Jajka są potrzebne, dużo jajek. Bo mięska to mamy i mamy. Spokojnie, jedzenie będzie bezpieczne w moich rękach. No żarcie, to się nie martwię. Bardziej się martwię o leki. Te leki też będą bezpieczne w moich rękach. Wiem. To akurat wiem. Chyba ja mam skarb do wykopania jeden. Dobra, jadę. Ja sobie pojadę po ten skarb przy okazji. Jedzie. Mogę sobie skrzynki ma postawić obok łóżka mojego. Mhm. Znaczy wiesz, to mi to tam wystarczy jedna skrzynka i tak sobie dużo nie magazynuję. Znaczy, no ja lubię, ja jestem strasznym komikiem, jeżeli chodzi o to. Zawsze mi się coś przyda na później. Znaczy, no i w sumie zazwyczaj się przydaje. Kurwa. Niedźwiedź mi się zrespił. Wyglądało jakby się z góry zjebał, ale... Pewnie nie jestem. No to jeszcze nie jest 10, no ta. Ja sobie tak poleciałem, bezproblemowo. A właśnie, od razu sobie do handlarza zajadę. Nie głupie. Dehydracja! Znaczy wiesz, niby quest, ale questa nie będę brał, bo trzeba to ulepszyć. 10. A właśnie. Żeby zrobić ten... Karabin maszynowy AK-47, tak potrzebuję jeszcze część karabinu maszynowego. Chyba mam. Ile masz? Bo ja mam 5. Nie wiem ile mam, bo mam w skrzynkach, a mnie tam nie ma. Bo mogę się zrzucić, bo mi tam karabin, wiesz. Nie wiem, mówię ogarnąć ile jest, bo nie wiem, naprawdę. Dobra. To łopatką to idzie jak złoto. Z tym poziomu łopaty to normalnie rozwala wszystko na hita. Zbliżasz się do skarbu. O kurwa, to żeście mi pomogli. To co ty questa robisz? Nie, miałem mapę. I cały czas mi się to świeciło. Coś z jakiegoś domku zdobyłeś? Tak. Czy z lutu w sumie. Ja tu szkoła obok naszej bazy nie zwiedzałeś. Nawet nie wiem. Bo my obok bazy mamy tylko szkołę. To chyba nie byłem. No to mamy co zwiedzać. A, w sensie w tym nowym? No. A to nie! Nie byłem na pewno. Kurde, ta łopata to jest złoto. Dobra, znalazłem skarb. Słyszę, że coś chodzi niedaleko mnie i się obawiam tego. O, uda się czy się nie uda? Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Już dwa wytrychy złamałem. O, trzecim poszło.
Całe jedzenie już przewiozłeś. Tak. O, panie. Owijki do skrapuje. 7,5 tysiąca żetonów z kasyna, 3 nieszlifowane diamenty, 146 amunicji mojej, 65 amunicji 9 mm, 58 sztuk amunicji do strzelby. Serio, musiałem tego dziada spod na drodze. I komplet do tworzenia amunicji. Było ur. Tego skaczącego, czy co się... Jokija? Nie są ciężkie, nie gadaj. Tak, ale nie chce mi się tego wymieniać rowerem. Kurwa, to wymieniałem w nocy, a w dzień? No proszę, ciaktor. Nie wiem. Jadę do domu po swój lód. Chodź, biegaczu, chodź. Nie uciekaj! Jesteś głupi. Mega głupi. Już? Zainteresowałeś się mną? O kurwa, burek na drodze. Czy to wilk? Czy jakieś mięsko? To był wilk. Ten już raczej nie wstanie. Au! Nie wal mi w rower. Tam jest kolejny wilk? Nie, to była skała chyba. O, część karabinu. No ja ci powiem, że w sumie ta nasza baza zaczyna wyglądać majestatycznie. A i ty mówiłeś o tej szkole naprzeciwko? Mhm. Takiej czerwonej cegły? Tak, tej. Dobra, będę chyba żył. Sobie coś zjemy przy okazji. To jest chyba dobre. Healingu wskoczy jeszcze, świetnie. To zostawimy. To też zostawimy. To trzeba przenieść tam. To w sumie również. Żądra też. Co się stało? Ale misio fajny. No idź go pocałuj. No po Bogdanku. Naszego nowego, starego? Starego. No tak stary, ten kij. Tak. Akurat sobie wyszedłem i patrzę, o misio. Jeszcze kawałek i podbiegłby sobie i przytulił mnie tak z całej siły. To może był Kubuś Puchatek. Tylko niestety to był taki
po roku na serwerze Discord. Na jakim serwerze, aktor? Nie wiem, o którym mówić. Jeszcze powiedz, że o naszym. Nie wiem, czasem wilki walczą z zombiekami, a czasami nie. Czasami kooperują, a czasami... No, to jest dziwne. Dzioki! Kurwa, jak żaba skacze. Oho, low FPS-y. Jechałem tędy w nocy, jak nie było cieni, było znośnie. Jadę teraz i nie mogę trafić, bo mam 34 FPS-y. Jak konsolowcy mogą tak grać? To jest dramat. Mi się wydaje, że ta gra nie korzysta z multi... Znaczy no ogólnie z wielu procesorów i tu jest problem. Bo jak ja... Ogrywam to na Ryzenie 9, mając chyba 32 rdzenie. Nie pamiętam. Albo 16, albo 32, ale nie chcę kłamać. Wydaje mi się, że ta gra po prostu z tego nie korzysta. I to jest problem. Wiesz, no to jeszcze jest alfa, no nie narzekaj. To jeszcze jest alfa, musisz jej dać czas. No, tak samo jak Son of the Forest. Sons of the Forest. Jeszcze tylko parę miesięcy, wiesz. Ty, ale powiem ci, że widzę, że YouTube nawet ocenzurowane Sons of the Forest ograniczył. Bo jest tylko 53 wyświetlenia na shorcie. Są tylko 54. Ten moment, kiedy nawet YouTube wiesz, kurwa, nie. W sensie, wiesz co, nie wiem, to jest taki chyba hype, że nie wolno obrażać tej gry. Jak wychodzi nowa gra, to ma być świętość. I tak to wygląda, nie powiem, że nie. Bo tak jak mi się Atomic podobał, to widziałeś, że wyświetlenia leciały pięknie. No, jak gra była taka... To już nie. To już ledwo co, już to tak. Ledwo ciągnie. To wiesz, to żeby się twórcom przykro nie zrobiło. Aktor, czy ty zabrałeś bloczek ramy? Chciałem cię kopnąć. Piszczel. A ja nie wiem nawet. Ile tu zombiaków jest? I zobacz, na niedźwiadka na murku. Wiem, widziałem go. Gdzie jesteś? Na w bazie już. Już ja się z tym kurwa nie zabiorę. To ja na co quest robić? Budować trzeba, aktor. Co questy robić? Co questy robić? Rozbieram warsztat. W sensie chciałem tylko wziąć te pieniądze, co mam w bazie, wymienić na tokeny. Da się tak zrobić jednak? Da się, one są... Ile one są warte? Nie jakoś dużo, niby 244, ale zawsze coś. Chodzi mi, że mam w tej grupce. Tam niby mało, ale zawsze coś. One się chyba dostały do domku. Takie mam wrażenie. Słyszę, jak coś rozpieprzają. Dobra, ale trochę do tego mam. One coś rozpieprzają. I to jest ich bardzo chyba dużo. Co tam ale się kurwa dzieje? Ale medykamentów tutaj jest.
O, są w chałupie. I to ile? 5 sztuk już utłukłem. 5 sztuk wlazło do góry, jakim cudem? I jeszcze coś się tłucze. Chodź tu, padalcu. No, tak. Bardzo mądrze. Biegaj dalej. Już? Zudziło ci się, nie? Też raz. Oj. Au. Nawet się zamachnąć nie musiałem na ciebie, przygłupie. Ile ich tu jest? Panie aktor, co się dzieje z tymi zombiekami? No kurde, tyle zombiaków to dawno nie było. Paszą won? Nie wiem, co się dzieje, że połowa serwera śpi. Naszego? Mhm. No, oni tak mają. W Legendary już połowa serwera śpi. No widzisz, te typy tak mają. Chyba nie ma problemu, że wziąłem sobie ze skrzynki trochę mięsa i gotuję. Ale jakie mięso gotujesz? Takie surowe. Spalone? W sensie chodzi ci, że czy zwęglone? Tak. Nie, grillowane. To nie, to dobrze. Bo potrzebowałem, bo głód. A ty jaki to mówisz? Części do... karabinu, ale maszynowego, bo to patrzej, są dwa rodzaje, nie? Do karabinu i karabinu maszynowego. Bo w ogóle nie mam, mam do strzelby. Mam robotyczne części. Bo do karabinu takiego po prostu... to masz do karabinu dwutaktowego, nie? To nie mam. W ogóle chyba nie mam. Do karabinu snajperskiego i do sztucera. A do karabinu maszynowego masz w ogóle oddzielny. Nie mam w ogóle. Ani takich, ani takich. Mam tylko do strzelby. Ale to cię chyba nie interesuje. Do strzelby? Do strzelby. Do strzelby to przy niej zawsze się przyda, w sensie ja sam mam przy sobie. To jeszcze mogę wziąć. A, i tym razem Kamia poszła spać. Norm. Ale się poszła, że tak na pewno. Dobra, jeszcze coś zrobię tego armaty i będzie git. Ja już piecyk tam zniszczyłem. Parę zmiany chyba zaczę. Dobrze czytam. A, chryzantema, dobra. Mhm, chryzantemy złociste w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Co ty myślisz, że ja dopiero się urodziłem? Dobra, to je po prostu wkładam do skrzynki z jedzeniem. Mhm. Jak do herbatki czy coś. Bo sobie gotuję na drogę. Herbatkę? Czerwoną herbatkę. Zielona jest chyba lepsza. Chodzi ci, że z na Włoci. Na Włoci, tak.
A na Nie na co daje? Włoci, tylko na Włoci. Na Włoci, dobra. Bodajże, że sraczki nie masz. Taka lecznicza jest chyba. Z tego co pamiętam, nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. No tak, coś pozbieram, to tak chwilowo wziąłem, bo to taki klasyk Ale ubrany jeszcze, co tam. ty tu pochowałeś w tej swojej skrzynce? Włamałem ci się tak, by the way. Dobra. I na przykład widzę, że części elektroniczne zostawiłeś, to sobie wezmę je. Puste słoiki zostawiłeś, to się wezmę. Bo ty i tak tego nie bierzesz, tak? Ja sobie wezmę. Latarkę do broni żeś zostawił. Bo mam już. No po co ja ci to robiłem? Dobra, to jadę do handlarza. Jak zmienił temat szybko, ja pierdzielę. Piękna pogoda ogółem. Po prostu szkoda strzępić ryja. Kurwa, niedźwiedź się do mnie przypieprzył. Czyli niezbyt dobrze podjeżdżać tam. Nie, dobija się do chaty. Nie wiem skąd. Strzelbą go taką rurkową, to się nie ubije, co? Jak go zlokalizuje dziada, to go zabije. O, coś rozwalił. Wilk, omijam go szerokim łukiem. Coś rozpierdala non stop. Ej, takiego wilka chyba nie utłukę z tym. Utłuczysz strzelbą. Nie wiem, czy ten niedźwiedź się nie dostał do domku do środka. I co jest najlepsze, nie wiem, czy ten niedźwiedź się nie dostał na górę już. Na razie go nie widzę, dziada. Ale jestem niemal przekonany. I wiesz, co ci powiem? To jednak był zły wybór. Czemu? Bo to nie był zwykły wilk. A jaki niezwykły? To był ten wilk nocny. Ten, co się podczas nocy respi. No i co się stało? Kurwa, wilk, niedźwiedź jest w domku, w środku! Jadę na pomoc. Raczej nic nie zrobisz tutaj. Jest przy naszych schodach na strych. I w dupę. Gadzie. Wiesz, co się stanie, jak ty tu wejdziesz? Poza faktem, że... No Boże, ja... Dobra, nie żyję. Co się go natłukł, to moje. Więc już niedźwiedź jest nieszkodliwy. Czemu tych wilków jest tutaj aż tyle? Ej, masz tam antybiotyki jakieś? Mam. Miód, coś. Aktor, ale robimy przerwę, czy nie? Można. Dobra, to robimy przerwę.